Zobaczyłam, że funkcjonuje w świecie, w którym liczą się tylko budżety, liczą się tylko liczby, a nie ma czasu właśnie na spokój, na rodzinę, na to, żeby się zastanowić nad sobą i nad tym, żeby też znaleźć swój wewnętrzny spokój. Siedziałem na openerze, wspaniały festiwal, papieros w ręce, pomyślałem sobie, nie chcę, żeby to dalej tak wyglądało. Zarówno moje życie zawodowe, jak i prywatne w ciągu 2 tygodni odwróciłem swój świat do góry nogami. Rzuciłem robotę, wyprowadziłem się od kobiety, z którą mieszkałem i zostałem slow. Budzę się rano, idę sobie pobiegać do parku rano i nie martwię się o to, że spóźnię się do pracy. Jem sobie smaczne śniadanie, które sama sobie przyrządzam. Jadę do pracy rowerem, bo mieszkam i pracuję na Saskiej Kępie obecnie. I nie martwię się o to, co będzie jutro, ponieważ jestem osadzona na tyle w rzeczywistości, że faktycznie żyję tu i teraz. To jest taki element dojrzałości, że w pewnym momencie zauważamy, że ten pośpiech jest niewskazany i bez sensu. I że warto czasami zwolnić, wziąć 2 głębsze oddechy, ale wydaje mi się, że to niestety albo stety przychodzi z wiekiem. Ja uprawiam ekstremalne sporty sztuki walki, pracuję w branży, która też jest dosyć wymagająca, a to pozwala mi zupełnie jakby zmienić perspektywę i nabrać takiego właściwego dystansu i spojrzenia na to wszystko, co robię na co dzień. Staramy się przede wszystkim robić to, co lubimy, czyli uwielbiamy, czyli to, że robimy akurat w ubraniach, to jest to, że zawsze nas moda, grafika interesowały i dlatego chcielibyśmy tym wszystkim zarazić innych po prostu. My chcemy, żeby ludzie poprzez ubrania wyrażali siebie, żeby była to pewna forma zabawy, żebyśmy się nie ukrywali za tymi ubraniami, tylko żebyśmy poprzez nie mówili też coś o sobie, dawali komunikat, jacy jesteśmy, czego chcemy. To jest zmiana w kierunku wolniejszego trybu życia, ale też wolniejszego podejścia do mody, bardziej odpowiedzialnego. Nasza zmiana zaczęła się wcześniej, zanim wpadłam na pomysł założenia Wash Wash, ponieważ te idee, które teraz są bardzo popularne w roku 2015, jak zaczynaliśmy, praktycznie nikt nie wiedział, że istnieje coś takiego w Polsce jak Zero Waste, więc udało nam się, wydaje mi się, że możemy powiedzieć, że udało nam się gdzieś tam tą świadomość zbudować, szczególnie w kontekście obuwniczym. No i to, że nadal funkcjonujemy, że mamy coraz więcej klientów, wpływa na to, że te idee są coraz bardziej popularne, co mnie ogromnie cieszy. Uważam, że szansa jest zawsze, ale wymaga od nas przede wszystkim zrozumienia tego, w jakiej sytuacji jesteśmy i przede wszystkim chęci zmiany, absolutnie, determinacji i takiego samozaparcia. I myślę, że dużą rolę też odgrywają nasi najbliżsi, którzy nas w tym wspierają. Czyli jeżeli chcemy porzucić tą pracę w korporacji, to mamy kogoś, kto faktycznie nas wesprze w tych pierwszych momentach, kiedy będziemy na przykład tworzyć swój własny biznes i będziemy mieli takie zaplecze nie tylko finansowe, ale również takiego oparcia, jak najbardziej. Można to zrobić. W dzisiejszych czasach, tym bardziej w Warszawie, gdzie żyjemy, cały czas mamy popęd, mamy konsumpcjonizm, XXI wiek, to wszystko, to jest pralka, która cały czas przyspiesza. A
Mając taką alternatywę, myślę, że możemy sobie przypomnieć, kim naprawdę jesteśmy i dokąd chcemy zmierzać. Czy kiedyś się tak uśmiechałaś jak teraz? Nie. Kiedyś prostowałam włosy, ponieważ mam naturalnie kręcone. Zakrywałam się cała, nie chciałam się pokazywać, ponieważ miałam przeświadczenie, że funkcjonując w takim korporacyjnym świecie, mężczyźni mają tam główne pole do popisu i do mówienia tego, co naprawdę myślą. I ja próbowałam się wpasować w ten świat. A w chwili obecnej mam takie odczucie, takie wrażenie, że żyję w tym świecie. Po prostu. Sama ze sobą.